Zauważyłam, że bardzo dużo moich podopiecznych zmagających się z kompulsywnym objadaniem się skupia się na tym, że to właśnie kompulsywne objadanie się jest problemem. A prawda jest taka, że kluczową kwestią w tym, że pojawiają się napady objadania się, jest to, że problemy z odżywianiem i z masą ciała to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. W większości przypadków złe nawyki żywieniowe same w sobie nie są problemem. One są wynikiem czegoś. Jeśli zmagasz się z objadaniem, to koncentrujesz się na tym, że Twoim problemem jest właśnie jedzenie za dużo, uczucie braku kontroli, wzrost masy ciała i ogólne złe samopoczucie spowodowane właśnie zwiększoną ilością jedzenia w diecie. A tak naprawdę źródłem tych problemów jest brak samoakceptacji, nieprzepracowane traumy z przeszłości, czy po prostu brak siły na zmierzenie się z takimi codziennymi trudnościami, które powodują dyskomfort psychiczny. W wyniku tych trudności Ty sięgasz po jedzenie, żeby odwrócić swoją uwagę od tego dyskomfortu psychicznego, od tych trudności, z którym musisz się zmierzyć, a tak naprawdę Cię przerastają. I jedzenie jest bardzo łatwą formą poradzenia sobie z takimi negatywnymi emocjami, po prostu jest cały czas dla nas dostępne. Dlatego tak ważne jest odszukanie przyczyny problemu z odżywianiem, bo tak naprawdę, gdy odnajdziesz przyczynę tych swoich problemów, dużo łatwiej będzie się z nimi zmierzyć.